Cześć, z tej strony Karolina Sobańska. Witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, czyli w programie, do którego co tydzień zapraszam wyjątkowych gości i rozmawiam z nimi o zdrowiu, ekologii i świadomym życiu. Dzisiaj od razu przechodzę do konkretu, bo taka jest też moja gościni, czyli Emilia Cesarek, która była już u mnie w podcaście dwukrotnie. Po raz pierwszy rozmawiałyśmy o hormonach i cyklu menstruacyjnym, natomiast niedawno miałyśmy przyjemność pogadać o jelitach, także już na start odsyłam Was do tych, moim zdaniem, bardzo interesujących odcinków. Natomiast dzisiaj, jak można domyśleć się po tytule, rozmawiamy o tarczycy. Kwoli formalności dodam, że Emilka jest dietetyczką kliniczną i dietoterapeutką, specjalizuje się w chorobach układu pokarmowego, w schorzeniach metabolicznych, problemach z gospodarką hormonalną, chorobach zapalnych jelit, a także nietolerancjach pokarmowych. O tarczycy w świecie zdrowia mówi się ostatnimi czasy dosyć sporo. Jest też wiele mitów związanych z tym gruczołem, bo nie jest to narząd, jak się za chwilę dowiemy. Także Emilka wytłumaczy nam, do czego służy nam tarczyca, co wpływa na jej prawidłowe lub nieprawidłowe funkcjonowanie, na ile są to nasze geny, a na ile styl życia, jakie symptomy sugerują niedoczynność czy też nadczynność tarczycy, czym jest choroba Hashimoto, która jest teraz bardzo często diagnozowana i wręcz można powiedzieć, że mamy plagę choroby Hashimoto. Jest to choroba autoimmunologiczna, tak jak powiedziałam, dużo się o tym teraz mówi, ale mam wrażenie, że mamy ogromną, ogromną dezinformację. Także my razem z Emilią, chociaż oczywiście to jej mądrość tutaj będzie przesyłana, postaramy się tę wiedzę jakoś uporządkować, porozmawiamy o tym, jakie należy zrobić badania, w jaki sposób diagnozować poszczególne choroby, jak sobie z nimi radzić na co dzień, jak je leczyć i czy da się je wyleczyć. Także no, po raz kolejny, jak to z Emilką, baza wiedzy, także bez przedłużania zapraszam Was serdecznie do wysłuchania. Emi, cześć! Cześć! Bardzo jest mi miło gościć Cię po raz kolejny, po raz trzeci. No niestety znowu zdalnie, ale wierzę, że nadrobimy jakimś odcinkiem na żywo w najbliższym czasie. Z Tobą zawsze jest bardzo konkretnie, merytorycznie, ciekawie i dzisiaj poruszymy temat, który jest maksymalnie aktualny i ważny i cieszę się, że mogę mieć taką osobę jak Ty, która razem ze mną troszeczkę przybliży i mi, i naszym słuchaczom kwestie tarczycy. Choroby tarczycy z mojego punktu widzenia stają się coraz bardziej powszechne, może coraz częściej diagnozowane i też pojawia się bardzo wiele mitów związanych z tym, z czym wiąże się ta dolegliwość lub te dolegliwości, bo to są różnego rodzaju problemy. Dlatego mam nadzieję, że dzisiaj to troszeczkę rozjaśnimy i osobom, które mogą mieć problemy właśnie z tym narządem, ułatwimy nieco życie, bo chyba o to w tym wszystkim chodzi. Więc może zaczynając od totalnych podstaw, powiedz nam, do czego nam służy tarczyca? Zacznę w ogóle od tego, że tarczyca jest gruczołem, tak? Ona nie jest narządem, to jest gruczoł. Brawo, Karolina. Ja naprawdę bardzo się cieszę, że Ty to powiedziałaś i celowo nawet Cię wcześniej o tym nie uprzedziłam, żebyś, pamiętaj Karolina, że Ty jest gruczoł, dlatego, że bardzo często my to słyszymy, tak? Jakby dwie pierwsze takie rzeczy to słyszymy, że ja mam tarczycę albo choruję na tarczycę, czy tak. Coś w tym stylu, tak? Nie podajemy tutaj konkretnej jakby nazwy choroby, która jest związana z tym gruczołem i dwa, właśnie często mówimy, no ten narząd, a to jest gruczoł, tak? Więc tak na dobrą sprawę tutaj mamy bardzo, bardzo ważną kwestię już na samym początku poruszoną, żeby nasi odbiorcy to wiedzieli. To jest gruczoł, który służy głównie do dwóch celów, dwóch takich najważniejszych, żeby się tutaj nie rozdrabniać, bo potem będziemy sobie to jeszcze rozszerzać, ale przede wszystkim jest to magazyn dla naszych hormonów, to jest numer jeden. Dwa, wytwarza hormony, czyli magazynuje i wytwarza hormony. Tak na dobrą sprawę można byłoby powiedzieć, że to magazynowanie, wytwarzanie hormonów, które odbywa się właśnie w tym naszym gruczole, odpowiada za wszystkie funkcje hormonalne w naszym organizmie. I tutaj zdziwię Was już od samego początku, ale zarówno funkcje rozrodcze, jak i funkcje naszego ośrodkowego układu nerwowego, funkcje układu pokarmowego, one wszystkie są związane ze specyficznymi hormonami i na te wszystkie hormony tych konkretnych układów wpływa również to, jak funkcjonuje nasza tarczyca. Więc tak naprawdę ten gruczoł, który waży sobie od około 25 do 60 gramów,
składający się z dwóch płatów, właśnie mocno unaczyniony, ma wpływ na to, co się dzieje generalnie w całym naszym organizmie. Można powiedzieć, że on jest takim sterownikiem całego naszego organizmu. Bardzo mi się podoba to, że jak ostatnio rozmawiałyśmy o jelitach, to też wydawało się, że one odpowiadają za wszystko i tutaj mamy kolejną rzecz, w tym przypadku gruczoł, w naszym organizmie, która też jest tak istotna i bardzo wiele rzeczy może pójść nie tak. Więc to jest teraz kwestia, która mnie bardzo ciekawi. Dlaczego ta tarczyca, ten gruczoł tarczycy tak często nam szwankuje? Czy to właśnie wynika z tego, że jest on powiązany z hormonami? Jest powiązany z hormonami, natomiast bardzo taką ważną kwestią jest w ogóle, jeżeli ten temat zaczynamy już tak od samego początku poruszać, bardzo ważne jest to, że tarczyca jest stymulowana przez nasze podwzgórze i przysadkę. Czyli tak na dobrą sprawę to, co umiejscowione jest tutaj na naszej szyi, tak na dobrą sprawę działa pod wpływem tego, co nasza kopułka, co nasza głowa zasygnalizuje tej tarczycy. Więc tak na dobrą sprawę to, że hormony tarczycy odpowiadają za pewne funkcje, nie będzie działało w momencie, kiedy tutaj nasze podwzgórze i przysadka nie będą dawały jasnego sygnału, że chcą tą tarczycę stymulować. Więc tak naprawdę znowu zobacz, mówiłyśmy o jelitach, które są też ważne w kontekście tarczycy. Teraz mówimy o tej naszej tarczycy, która jest taka ważna i dlaczego ona ma taki wpływ na całe nasze zdrowie, a znowu wracamy jeszcze wyżej, tak? Czyli jelita, tarczyca i jeszcze wyżej do samego centrum sterowania wszystkim, czyli do tego naszego podwzgórza i przysadki. Tak naprawdę to tu wszystko się zaczyna. Wszystko zaczyna się od głowy. I teraz wytłumaczę Wam tak naprawdę, jak się to magazynowanie tych hormonów naszych odbywa, nim sobie porozmawiamy o tym, na co one wpływają, bo bardzo często kobiety myślą, że no mam już tą tarczycę taką destrukcyjną, coś się z nią dzieje, jest stan zapalny, czy jest stan chorobowy, ale my wtedy myślimy, dobra, leki, lekarz i tyle. I często jest tak, że to przyjmujemy, a nie ma żadnej zmiany. A ta zmiana najczęściej musi się odbyć najpierw na poziomie naszego stylu życia, a nasz styl życia będzie mocno powiązany tutaj z naszą głową, z naszą psychosomatyką. W ogóle nasza tarczyca jest wypełniona tyroglobuliną, tak? Tyroglobulina to jest aminokwas endogenny, czyli taki, który my musimy sobie uzupełnić z zewnątrz. Taki, którego nasz organizm sam nie produkuje, my musimy uzupełnić go. I dlatego tutaj rola dietetyka, czy w ogóle rola diety jest bardzo ważna, bo jakby on jest wytwarzany wtedy, kiedy mamy odpowiednią ilość fenyloalaniny w diecie. Czyli znowu białko będzie tu pełniło bardzo ważną funkcję w kontekście właśnie tej tyroglobuliny, która znowu jest magazynem dla tych hormonów, które my sobie badamy, czyli tych, które my znamy, które kobiety znają, idą sobie badać wolne T3, T4, czyli właśnie te hormony tarczycy, tyroksyna i trójjodotyronina. Czyli żebyśmy my wiedzieli, dlaczego te dwa specyficzne hormony dobrze pracują, musimy wiedzieć, że dla nich magazynem jest właśnie tyroglobulina, a ta tyroglobulina, żeby odpowiednio funkcjonowała, działała, czyli ten aminokwas, musi jakby dostać z zewnątrz pewne kofaktory, czyli mikroskładniki, które my pozyskujemy z diety, czy też właśnie chociażby fenyloalaninę, żeby to wszystko się odbywało. I tutaj dla utrudnienia i dlatego, żeby jeszcze Wam troszkę fizjologii i biochemii przybliżyć, to tak naprawdę te nasze hormony, czyli to T3 i T4, bo to są nazwy, które każda kobieta teraz zna. Na pewno słyszałam, no poszłam sobie zbadać to T3, T4, TSH, tak? To tak na dobrą sprawę bardzo ważne jest, żebyśmy wiedzieli, że te T3 i T4 to są takie pochodne właśnie tej tyrozyny, czyli one to są taka zjodowana tyrozyna, czyli zjodowany aminokwas, tak? Czyli pod wpływem tego, że mamy ten aminokwas, który wyciągamy z diety, plus jod, o którym też dużo właśnie się mówi w kontekście tarczycy, bo ona tym jodem jest wysycona i to jest minerał, który jest dla niej najważniejszy i niezbędny, to tak naprawdę dopiero z tego połączenia tyrozyna plus jod powstaje ta tyroglobulina, która jest magazynem, czyli tym takim, taką sakiewką, w której są trzymane te dwa nasze ważne hormony w kontekście funkcjonowania naszego organizmu, czyli właśnie tyroksyna i trójjodotyronina, czyli T3 i T4. Więc tutaj to jest bardzo, bardzo ważna kwestia, żeby to zrozumieć, żeby osoby, które mają problem z tarczycą, czy też obawiają się o tą swoją tarczycę, wiedziały, że tutaj już dietetycznie na sam fakt można bardzo mocno wpłynąć. Bo jeżeli załóżmy
Mam taką Karolinę, która do mnie przychodzi i mówi, że coś nie do końca jest z tarczycą, to ja sprawdzam pierwsze co Twoją dietę, tak? Pod kątem przede wszystkim mikroskładników, tego ile Ty masz białka w diecie, no bo jeżeli wiem, że ta tyreoglobulina to jest aminokwas, no to tu już wiem, że jeżeli będą niedobory już na samym poziomie białka, to prawdopodobnie może być jakiś problem z tarczycą. Nie od razu muszę powiedzieć o leki i tak dalej. No i kolejna kwestia związana z tym podwzgórzem przysadką, to jest przede wszystkim to, co ja mówię w gabinecie moim podopiecznym, to są trzy czynniki, które wpływają na naszą tarczycę, na to, czy ona w ogóle będzie dobrze pracowała. To jest niedojadanie, czyli to, że kobiety przewlekle chcą się odchudzać i obcinają sobie podaż energii, w związku z tym podwzgórze i przysadka mówią, ups, nie będzie dostatecznej ilości energii, nie poruszę tarczycy, bo tarczyca jest związana z funkcjami rozrodczymi, więc jak ta kobieta zajdzie mi w ciążę, to niestety, ale tutaj nie pójdzie to dalej. Czyli zobacz, znowu nasz pierwszy podcast o hormonach, to, gdzie mówiłyśmy o tym, że GnRH porusza nam tak naprawdę również te dalsze czynności w kontekście płodności, no to tutaj kolejna kwestia to będzie tarczyca, tak? Ona jest jeszcze po drodze do jajników, do nadnerczy, więc też będzie to stymulowane przez podwzgórze, także niedojadanie będzie jedną z ważniejszych, tak naprawdę ważniejszych powodów, które będą pretendowały do problemów z tarczycą. Przewlekły stres psychosomatyczny i tutaj to jest to, o czym Ci powiedziałam na początku w kontekście tego, że możemy nawet poruszyć trochę mojej prywaty, kiedy moje wyniki tarczycy były najgorsze. I to jakby śmiało mogę powiedzieć, że jako wrażliwa kobieta jakieś tam rozstanie moje takie związkowe bardzo mocno wpłynęło na to, że moja tarczyca od razu zareagowała. Może nawet nie tyle moja tarczyca, co moja przysadka, bo TSH, czyli hormon, który tu głośno podkreślamy obie, że TSH, które kobiety sobie badają, to nie jest hormon tarczycy. TSH to jest hormon przysadki. Oczywiście on określa pewne funkcje, które właśnie będą wpływały na tarczycę. Określa je dlatego, że dzięki TSH na odpowiednim poziomie dostajemy sygnał, tarczyca dostaje sygnał do odpowiedniego wydzielania T3 i T4, tak? Czyli znowu kolejna kwestia, stres psychosomatyczny. Czy to będzie właśnie jakaś nieudana relacja, czy to w ogóle będą nieudane relacje z ludźmi, czy nie praca, której my nie lubimy, ale też niedosypianie. Stresem może być to, gdybym ja dzisiaj na naszym podcaście na przykład cały czas pukała w stół, no to byś powiedziała po chwili, Emi, weź przestań, bo mnie to rozprasza. To byłby dla Ciebie taki trigger, taki stres. Mhm. Więc wszelki stres to będzie na pewno bardzo mocno wpływało na jej funkcjonowanie. No i też przetrenowanie. To też chciałam podkreślić, bo mamy dużo kobiet, które są coraz bardziej aktywne, uprawiamy dużo sportu, bo figura, bo ciało, bo kult ciała, więc też jakby przetrenowanie to będzie pewnego rodzaju stres i też tarczyca bardzo tego nie lubi, tak? Czyli tutaj podkreślając niedojadanie, taka podstawa, stres psychosomatyczny i stres wynikający z nadmiernej ilości aktywności fizycznej w kontekście tego, ile my spożywamy kilokalorii, tak? Czyli nasza tarczyca nie lubi takiej sytuacji, kiedy kobieta jest zajechana po prostu, czyli ona ledwie widzi na oczy, ale trening, makro się zgadza, muszę trzymać, bo trener mi napisał tylko tyle kilokalorii, nie mogę zjeść więcej. Wtedy nasza podwzgórze i przysadka dostaje sygnał, jestem strasznie niestabilny, wszystko jest nie tak, jakbym chciał, jestem w niebezpieczeństwie, muszę blokować funkcję tarczycy, wtedy jakby te hormony tarczycy zaczynają spadać i TSH zaczyna wzrastać, co nam pokazuje, że jest to przewlekły stres. Dlatego nawet w gabinecie, jak takie wyniki oglądam, to od razu widzę po kobietce, kiedy ona mi mówi, nie, u mnie wszystko jest w porządku, ale mimo to dalej chcę się odchudzać i widzę, że wory pod oczami ledwie widzi i widzę jej poziom TSH na przykład na tam poziomie 3-4, mówię, no nie, tutaj na pewno trzeba zadbać o sen, o kilokalorie, bo się pani boi, tak, i tak dalej. Więc tutaj to są takie ważne kwestie w kontekście samej tarczycy. No powiem Ci, że mam wrażenie, że dzisiejsze czasy mało w takim razie służą zdrowiu naszej tarczycy, także tutaj może się zapalić lampka bardzo wielu osobom, również mi poniekąd, szczególnie w kontekście stresu. Powiedziałaś o tych rzeczach, które wszystkie są związane z lifestylem, ze stylem życia, ale jaką rolę w zdrowiu tarczycy odgrywają geny? Bo wydaje mi się, że mówi się na przykład, że o, u mnie w rodzinie są problemy z tarczycą. Wiesz co, zastanawiałam się, jak ukryć to pytanie, kiedy widziałam, że będziesz o to pytała i przede wszystkim najważniejszą kwestią w kontekście genów i genetyki jest to, żebyśmy powiedzieli sobie, że one wcale nie muszą wybuchnąć, że tak powiem. Czyli to, czy dany gen się uaktywni, to, że my mamy zapisaną na przykład chorobę Hashimoto, czy chorobę Gravesa-Bassetowa, tak, czy nawet jakieś inne choroby autoimmunologiczne, to na to, czy one się uaktywnią w naszym życiu, czy nie, będzie wpływał nasz lifestyle. Czyli to jest takie strzelanie z pistoletu po prostu do dziesiątki, nie?
czekamy, kiedy ten styl życia pociągnie za spust i po prostu wybuchnie nam ta choroba autoimmunologiczna. Ja robiłam swoją genetykę, bo no jestem freakiem, tak, i w tym zdrowiu naprawdę mocno siedzę, więc badam sobie, testując, patrząc, jak to wygląda, nim to polecę ludziom. I ja na przykład nie mam w ogóle tendencji do choroby Hashimoto, w ogóle moja genetyka czegoś takiego nie przewiduje, gdzie osobiście, patrząc na moje objawy w różnych tam etapach mojego życia, najprędzej bym powiedziała, że tu się chyba jakiś hashi maluje, tak? Bo jestem przemęczona, zestresowana. Jak będziemy mówić o tych objawach, to też to naszym słuchaczom się troszkę przybliży. Ale generalnie pretendowałabym do tego, że Hashimoto, a na przykład mam ogromne predyspozycje do odwrotnej choroby, czyli nie do niedoczynności, a nadczynności do Gravesa Basedowa. I tutaj uważam, mówię, o wow, Graves, zupełnie jakby nie zwróciłabym na to uwagi, tak? Ale to, że ja nigdy nie odczułam objawów takiej choroby, prawdopodobnie wynika z tego, że te geny gdzieś tam są, ale mój lifestyle nigdy ich nie wywołał, tak? Czyli genetyka ma ogromne znaczenie. Ona ma ogromne znaczenie w różnych sytuacjach, bo to nie tylko w kontekście samej tarczycy, ale też na przykład chorób zapalnych jelit, czy nawet jakichś chorób skóry, tak? Czy no różnych, naprawdę przeróżnych rzeczy. Ale mówię, to jak będzie się nasz organizm zachowywał, to już zależy tak naprawdę od tego, jak my o to zadbamy, żeby te geny wybuchły. Wydaje mi się, że my też lubimy trochę nakładać na siebie takie przepowiednie, że zakładamy, że skoro ktoś tak miał, to my też tak będziemy mieć i wtedy tracimy taką sprawczość, a jednak moim zdaniem to jest bardzo takie pocieszające, pokrzepiające, że to jednak w nas jest ta siła, żeby zadbać o swoje zdrowie i tak jak powiedziałaś, te geny możliwe, że w nas są, ale my nie pozwolimy im dojść do głosu, bo będziemy o siebie dbać, także cudowny, cudowny apel. Powiedziałaś też wcześniej, że ktoś na przykład do Ciebie przychodzi i mówi, że ma problemy z tarczycą. To brzmi tak dosyć enigmatycznie. Co to znaczy? Tak? Czyli jakie objawy mogłyby sugerować, że warto się w ogóle zainteresować dbaniem o tarczycę? Wiesz co, w ogóle nim odpowiem Ci na to pytanie, bo mamy tak naprawdę dwie możliwości, jeżeli chodzi o tarczycę, czyli albo niedoczynność, albo nadczynność tego naszego gruczołu, to jeszcze dosłownie chwila odnośnie samego funkcjonowania hormonów tarczycy i to, na co one wpływają, bo bardzo wiele kobiet szczególnie nie zdaje sobie z tego sprawy, że często problem z płodnością to będzie niedoczynność tarczycy, że to, że uregulujemy hormony płciowe, czyli odpowiednią ilość tam nawet estradiolu, progesteronu, prolaktyny, bo zbijemy to lekami, bardzo często niedoczynność tarczycy jest również jakby sprawcą tego, że ta płodność jest osłabiona. W ogóle, jeżeli chodzi o tarczycę i jej niedoczynność, to w momencie, kiedy mama ma niedoczynną tarczycę i jest w ciąży, to może to wpływać na płód, tak, na dziecko, i prowadzić chociażby do kretynizmu. Dlatego lekarze tak bardzo mocno dbają o tarczycę w ciąży, tak? Musimy ją mocno kontrolować i często jest tak, że kobieta na przykład przed ciążą w ogóle nie odnosi objawów niedoczynności, ma gdzieś tam tendencje właśnie genetyczne do tego, żeby tak było i dopiero w momencie, kiedy zachodzi w ciążę, ten układ odpornościowy zaczyna być stymulowany, tak? Bo wiemy, że układ odpornościowy wtedy bardziej pracuje w momencie, kiedy kobieta jest w ciąży i na przykład ta niedoczynność czy niedoczynność tarczycy Hashimoto zaczynają się ujawniać i wtedy trzeba wprowadzić lek, bo jest to na plus dla zdrowia naszego malucha, więc tutaj funkcje rozrodcze, ale również właśnie utrzymanie odpowiedniego rozwoju płodu, za to będzie odpowiadała tarczyca. Słuchajcie, wzrost, gdyby nie tarczyca, gdyby nie hormony tarczycy tak naprawdę, to my byśmy mieli maksymalnie do 150 cm wzrostu, czyli ona odpowiada tak naprawdę za wzrost, jest bardzo ważna. Oczywiście no tutaj wiadomo, że to nie jest tak, że jak ktoś ma mniej niż 150 cm, to na pewno ma problemy z tarczycą. Tak? No bo to też nie o to chodzi, ale generalnie, tak, gdyby nie tarczyca, to nie roślibyśmy, to jest druga sprawa. Metabolizm, czyli to, z czym najczęściej się spotykam, problemy z wagą, same niesprawnie pracujące hormony tarczycy, to już będzie mniej więcej 30% na start osłabionego metabolizmu. To jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo, bo to jest częsty obraz tego, że kobieta mówi, no ja próbuję, staram się, mi w ogóle nic nie idzie, tak? To, że ja wiem, że zjadam za dużo i pójdzie mi 2 kg do przodu i to, że ja wiem, że jak obetnę sobie te za dużo, to nagle zacznę chudnąć, to jest zdrowy metabolizm, tak? Zdrowe ciało, zdrowa gospodarka hormonalna, chudne tyje w odpowiednim czasie. Natomiast tutaj to będzie cały czas równa taka, wiesz, takie zero, czyli
jej w ogóle nie widać tutaj żadnego odzewu. Układ sercowo-naczyniowy to już są takie rzeczy bardziej kliniczne, już nie związane z samym wyglądem naszego ciała, ale układ sercowo-naczyniowy, który jest bardzo zależny od tarczycy. Czynności naszego szkieletu, szczególnie u kobiet przy menopauzie, w momencie, kiedy estrogeny nam spadają, kiedy zaczyna się tutaj już ten moment właśnie przekwitania, w momencie, kiedy tarczyca jest dodatkowo niedoczynna, jest przeogromne ryzyko złamań, przeogromne problemy z osteoporozą się budują. Dlatego to jest ważne, żeby tą tarczycą się zająć. Libido jest bardzo zależne od naszej tarczycy. Jeżeli hormony tarczycy nie są na odpowiednim poziomie, na odpowiednio wysokim poziomie, to nasze libido będzie spadać. To ona tym kreuje. Ona właśnie tymi funkcjami rozrodczymi również działa, ale takie sytuacje, które przy choćby Hashimoto czy niedoczynności są widoczne na co dzień u osób z tymi chorobami, pamięć, koncentracja, senność, czyli ośrodkowy układ nerwowy, to wszystko poprzez sprzężenie zwrotne znowu jest sygnałem, tak? Jestem niestabilny, muszę się uspać, jestem taka cały czas senna, taka po prostu osowiała, tak? No i pasaż jelitowy, to jest znowu mój konik, który bardzo często widzę w problemach jelitowych, gdzie kobietka z niedoczynnością tarczycy mówi, ja mam notoryczne zaparcia. No i teraz notoryczne zaparcia będą powodowały kilkanaście przynajmniej innych problemów, bo to nie będzie tylko problem samej dysfunkcji, że no nie mogę się wypróżnić, jest mi ciężko na jelitach, niedobrze się z tym czuję, ale to będzie zwrotny obieg estrogenami, które się z powrotem dostaną do krwiobiegu, które będą aktywne w tkance tłuszczowej, które będą aktywne endokrynnie, które mogą powodować na przykład chociażby nowotworzenie na poziomie tutaj raka piersi czy szyjki, tak? Więc tak na dobrą sprawę zobacz, że zaczynamy od jednej prostej rzeczy, ale te hormony tarczycy i płodność, i wzrost, i układ sercowo-naczyniowy, i układ właśnie szkieletowy, i libido, i pasaż jelitowy, i ośrodkowy układ nerwowy, zobaczcie ile tych czynników, nie? Że ta tarczyca to nie jest tylko to, czy ja szybko schudnę, czy nie szybko schudnę, ale to jest chociażby nawet tutaj krwiotworzenie, czy utrzymanie ciepłoty naszego ciała, tak? Więc to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne, nim tak na dobrą sprawę powiemy sobie, że te jakby rodzaje problemów z tarczycą możemy mieć dwa, więc musimy najpierw zrozumieć, na czym to w ogóle wszystko polega, że te hormony są takie dla nas bardzo, bardzo ważne. Natomiast chciałaś teraz zapytać mnie o to, jakie są odmiany chorób, jeżeli chodzi o tarczycę, czy same objawy, jeżeli chodzi o te problemy, czy chcemy to połączyć? Wiesz co, wydaje mi się, że to, co jest najistotniejsze, to najpierw móc jako osoba, która może nie czuje się najlepiej, wyłapać, że coś może być nie tak, no nie? I na podstawie tych poszlak dojść do tego, czy to może być niedoczynność, czy nadczynność. Zakładam, że to oczywiście można wyczytać pięknie z badań, ale ten pierwszy właśnie sygnał daje nam nasz organizm, że jest jakiś dysbalans, że warto o siebie zadbać, że warto się zbadać. Oczywiście. Więc tutaj, jeżeli chodzi o tarczycę, to taki prosty podział, najprostszy i najważniejszy, to właśnie będzie podział na niedoczynność tarczycy i nadczynność tarczycy. I żeby się nad tym nie rozwodzić tak bardzo tutaj znowu długo, to pierwsza i podstawowa, najważniejsza różnica między tymi dwoma jakby odłamami, jeżeli chodzi o choroby tarczycy, niedoczynność, czyli niedobory hormonów tarczycy, czyli będzie ich brakowało, nadczynność, czyli ich nadprodukcja. I teraz z jednej strony mogłoby się wydawać, o super, to ta nadczynność to jest taka fajniejsza, bo faktycznie no, ona tutaj, mamy więcej tych hormonów, więc szybciej chudniemy. To jest od razu kobiety w ten sposób myślą, bo to jest jeden z objawów, dokładnie. No, dlatego często kobiety na przykład przed zawodami fitness bikini, które chcą szybciej zredukować masę ciała, które chcą szybciej i sprawniej pobudzić swój metabolizm, wprowadzają sobie właśnie aktywny hormon do obiegu, czyli po prostu z zewnątrz wprowadzają sobie hormon tarczycy, żeby on przyspieszył nam metabolizm, tak? Bo wtedy ta forma lepiej się nam tutaj zgadza, mamy więcej energii, no bo tak jak mówiłam, hormony odpowiadają za to nasze samopoczucie. Czyli w momencie, kiedy zobacz, masz taką kobietkę trenującą 6 razy w tygodniu, plus jeszcze cardio, przemęczona, na niskich kilokaloriach, bo ta sylwetka, żeby wiesz, miała niski poziom tkanki tłuszczowej, no to musisz tych kilokalorii zjadać dużo, dużo mniej niż to, co
powinnaś, tak? Więc tak naprawdę wyłączają się funkcje rozrodcze, hormony tarczycy też spadają, w związku z tym wprowadzamy je z zewnątrz, żeby wciąż ten metabolizm nakręcać, żeby utrzymać w miarę to samopoczucie, co oczywiście nie jest obojętne. Ale wracając do tych niedoczynności i nadczynności, jeżeli chodzi o niedoczynność, tych objawów będzie znacznie więcej niż przy nadczynności. Najważniejsze jest to, że przede wszystkim kobieta będzie się czuła bardzo osłabiona. To będzie osłabienie, potworna męczliwość, ospałość. To jest taka typowa cecha. Czyli zawsze, kiedy pytam o tą problemy z tarczycą, niewyregulowane hormony tarczycy, to będzie senność. Te kobiety nie będą kobiety, bo tu najczęściej jakby, wiesz, to one mają ten problem z niedoczynnością tarczycy, czy niedoczynnością tarczycy Hashimoto, ale ogólnie, tak, nawet i, no i mężczyźni, i kobiety, po prostu będzie bardzo niskie libido, przemęczenie, ospałość, ale mogą być również, może być sztywność mięśni, bardzo słaba regeneracja po treningu, bóle stawów, osłabiony układ odpornościowy, notoryczne przeziębienia, z takiego wyglądu naszych wytworów na skórka, przede wszystkim sucha skóra, bardzo słabe włosy, suche włosy, włosy, które się robią takie kołtuny na włosach, takie, że nie można ich rozczesać, albo takie plączące się, wypadające włosy bardzo często. Przy niedoczynności tarczycy kobiety wyciągają garściami włosy. To jest jeden z takich głównych objawów. Ale właśnie trudności z odchudzaniem, odkładaniem się tkanki tłuszczowej tutaj w okolicy brzucha przede wszystkim, zmniejszone libido, ale też bardzo ważna rzecz, którą często się notuje, to jest przede wszystkim słaba tolerancja zimna. Takim osobom jest ciągle zimno, mają zimne dłonie, stopy, nos, gromadzenie właśnie też wody, tak? Czyli bardzo często w związku z tym, że hormony tarczycy odpowiadają nam za sterowanie gospodarką wodno-elektrolitową, to tutaj będzie miało to ogromny wpływ również na nasze nadnercza i będzie takie trzymanie wody. W ogóle a propos tego, kiedyś Ma Fashion wstawiała takie zdjęcie, pamiętam, że ona przy swojej, bo ona ma niedoczynność tarczycy, tak, Hashimoto, i wstawiano dwa zdjęcia, tam zarzucano jej, że ona się retuszuje i tak dalej, i tak dalej. Jakby w to nie wnikałam, ale tak, przy niedoczynności tarczycy, dokładnie, ona może mieć takie momenty, kiedy faktycznie triggeruje, czy ma te hormony rozregulowane, że robi się tak zwany obrzęk śluzowaty. Tak to się nazywa, kiedy buzia przyjmuje taki obraz księżyca w pełni, ona jest po prostu taka nalana, traci się wygląd tutaj rysów twarzy i może tak być, że jednego momentu po prostu ta buzia będzie, w jednym momencie ta buzia będzie tak wyglądała, a w momencie, kiedy my wypoczniemy, opadnie stres, ustabilizujemy hormony tarczycy, wszystko wróci do normy, więc niewykluczone, że na przykład u niej też tak było, że akurat wtedy, no, przy jej trybie życia tak to wyglądało, tak? Ale tutaj zatrzymanie wody, takie opuchnięcie, obrzęk, to są bardzo częste właśnie sygnały ze strony tej niedoczynności, ale pierwsza i najważniejsza kwestia, gdybym miała podać trzy takie najważniejsze, to przede wszystkim problemy z wytworami na skórka, czyli sucha skóra, wypadające włosy, takie na potęgę. Druga kwestia to jest właśnie ospałość, czyli taka osoba, która w ogóle jej nie chce się wstać, jest cały czas zmęczona. I trzecia sprawa to jest takie osłabienie, a przy tym osłabieniu w ogóle niemożność schudnięcia, tak? Czyli co bym nie robiła, to w ogóle nie mogę schudnąć. Jakby w ogóle ja to często nazywam takim stanem, ja się w ogóle w lustrze nie poznaję. To w ogóle nie jestem ja. Nie wiem, co się ze mną dzieje. Takie otępienie, osłabienie, takie jakby w ogóle cały nasz organizm się przeciwko nam zbuntował. To bym określiła tutaj problem z niedoczynnością tarczycy. Natomiast nadczynność tarczycy to będzie zupełnie odwrotna sytuacja w kontekście tej niedoczynności. Czyli tu przede wszystkim to będzie takie bardzo duże pobudzenie, tak? Taka nadpobudliwość, takie ADHD, będzie bardzo często obserwowane kołatanie serca, drżenie rąk, chudnięcie bardzo szybkie, mocna potliwość, czyli taka nad, wszystko robię tak nadczynnie, tak? Po prostu mogą oczywiście występować zaburzenia miesiączkowania, ale też właśnie uczucie gorąca, takie poliki bardzo ciepłe. No i tutaj najważniejszymi znowu takimi czynnikami to będzie to, że szybciutko chudniemy, jesteśmy tacy nakręceni, cały czas drżymy, nie wiemy, co się z nami dzieje, tak? Więc to będzie to będą takie objawy nadczynności. One zdecydowanie rzadziej się pojawiają niż przy niedoczynności. Niedoczynność to ja powiedziałabym, że jest taką królową, tak na dobrą sprawę, aktualnie u wszystkich, i też odważnie mówię o tym, że przynajmniej raz w życiu każdy z nas
przynajmniej jako kobiety, przejdziemy taką przynajmniej delikatną niedoczynność tarczycy, bo nasz styl życia nas po prostu do tego zmusza, tak? My nie jesteśmy dla siebie łaskawe i te tarczyce naprawdę dostają ostro w kość. Ja sama, jak robię swoje wyniki badania, widzę, kiedy moje hormony tarczycy spadają. Też widzę, kiedy na przykład niemądrze prowadzę swoją dietę, tak? Czyli właśnie zapytałaś mnie, czy jestem zwolennikiem, czy przeciwnikiem jakichś detoksów. Okej, jak to jest jednodniowe, spoko, ale jak ktoś na przykład jest na poście Dąbrowskiej, gdzie przez 30 czy 40 dni je tylko warzywa, no i powiedziałyśmy sobie na samym początku, że do prawidłowego funkcjonowania tyreoglobuliny, tak, która jest aminokwasem, jest nam potrzebny pełen aminogram, czyli to, co uzyskujemy, to białko, no to jeżeli ja wiem, że w takiej diecie Dąbrowskiej tego białka nie ma nawet 1/3 zapotrzebowania u danej kobiety, to przez 30-40 dni naprawdę można sobie nabroić. I często, kiedy zrobimy sobie wyniki badań przed postem i po poście, to widzimy różnicę w tym, że niestety, ale hormony tarczycy spadają. I te hormony nie spadają dlatego, że post jest tylko niskokaloryczny, to oczywiście może być jeden z czynników, ale dwa, brakuje też białka, czyli tej podstawy, tak, że tutaj musimy o to zadbać. To samo w dietach wegańskich, wegetariańskich, które ja uwielbiam i naprawdę uwielbiam tą przede wszystkim różnorodność, zabawę smakami, ale z drugiej strony ona musi być doborowa, ona musi być dobrze skomponowana, musi być białko, tak, czyli to nie może wyglądać tak, że im pomidora, sałatę i ogórka i paprykę i polewam sobie oliwą, bo i to jest wszystko zdrowe, no jest zdrowe, ale brakuje tam pewnych mikroelementów, które dla naszej tarczycy będą bardzo ważne. Powiem Ci, nawigować w świecie zdrowia jest ciężko, ale ważna kwestia to badania, bo powiedziałaś właśnie, że jak badasz sobie tarczycę, myślę, że jeżeli zaczniemy obserwować pewnego rodzaju objawy, no to kolejnym krokiem jest jednak sprawdzenie tego w liczbach. Więc jak należy się badać i diagnozować kolejno niedoczynność czy też nadczynność? Nadczynność tarczycy. Jeżeli chodzi o niedoczynność i nadczynność tarczycy, to badania podstawowe wykonujemy tak naprawdę praktycznie takie same. Czyli przede wszystkim na start wykonujemy sobie TSH, czyli właśnie ten poziom, który określa nam tutaj, jak funkcjonuje nasza przysadka. Potem wykonujemy sobie hormony wolne, czyli właśnie FT3 i FT4, czyli te dwa najważniejsze hormony, które nasza tarczyca wydziela. Do tego, jeżeli chcemy sobie sprawdzić, bo tutaj oczywiście niedoczynność i nadczynność to jest jakby to, czy mamy niedobór, czy nadmiar hormonów, ale z nimi związane są jeszcze choroby autoimmunologiczne, czyli to, że nasz układ odpornościowy jest osłabiony i w związku z tym wystąpi choroba autoimmunologiczna. I w przypadku niedoczynności tarczycy może to być Hashimoto, natomiast nadczynności tarczycy choroba Gravesa-Bassetowa. I te dwie mogą się też ze sobą połączyć, poróżnić, czyli można przejść z jednej w drugą, to też jest jakby taka często zagadka, w zależności, mówię, od tego, jak wygląda na dany moment lifestyle i jak wygląda też dbanie o tą tarczycę i leczenie. Więc tutaj wtedy mamy właśnie niedoczynność Hashimoto i nadczynność Graves-Bassetów, czyli do tych wyników podstawowych TSH, FT3, FT4 dokładamy, jeżeli chcemy zbadać sobie przeciwciała w kontekście Hashimoto, anty-TPO, anty-TG, natomiast w przypadku nadczynności i tego Gravesa-Bassetowa będą to traby, tak? Więc tutaj to też jest taka ważna sprawa, żeby to ocenić. I kolejna rzecz, czyli już poza badaniami serologicznymi, będzie to jeszcze badanie USG, tak, ultrasonograficzne, i wtedy sprawdzamy sobie, jak ten nasz gruczoł w ogóle wygląda, tak? Czy on się zmniejsza, czy ma jakiś naciek limfocytarny, czy tam występują jakieś guzki, czy występują wole, czy on jest już zmniejszony, czy tam jest stan zapalny, czy tego stanu zapalnego nie ma, bo to jest naprawdę ważna kwestia, żeby zobaczyć, czy same wyniki badań cokolwiek pokazują, bo możemy mieć na przykład niedoczynność tarczycy, która nie będzie Hashimoto, chociaż badania pokazują jasno, że 90% niedoczynności tarczycy raczej będzie związana również z Hashimoto. A wiemy też, że Hashimoto, no to jest przede wszystkim styl życia. Jak ja rozmawiam z takim moim, jednym z ulubionych lekarzy, z którymi pracuję, z moimi podopiecznymi, i często go pytam o to, jakie są czynniki, które wywołują Hashimoto, on mi zawsze mówi, że są dwa. Niedobory pokarmowe, czyli tutaj tych mikroelementów, które właśnie są, którymi jest wysycona tarczyca, czyli selen, cynk, miedź, żelazo, jod, tak, jakby cały
cały tutaj zespół tych mikroskładników, ale drugi czynnik, który on uważa za jeszcze ważniejszy, to jest stres. I bardzo często jest taka sytuacja, że tracimy kogoś bliskiego, mamy jakiś wypadek, coś się w naszym życiu przełomowego wydarzyło, takiego, no powiedzmy, niekoniecznie przyjemnego i nagle po prostu ten gen pyk wybucha. Stres, niedosypianie, niedojadanie. Wczoraj dostałam takiego maila: Pani Emilio, ta dieta jest wszystko super, ale akurat jestem trzeci dzień po rozstaniu z moim tam chłopakiem, bardzo to przeżywam, nic nie mogę zjeść, co ja mogę zrobić, bo mi nawet koktajl nie przechodzi. I teraz możemy sobie pracować nawet z najlepszym dietetykiem, tak? I on ustawi nam dietę, suplementację. Zobacz, przychodzi czynnik zewnętrzny, który triggeruje nasz środkowy układ nerwowy, no bo dla niej to jest teraz dużo bardziej ważne niż dbanie o jakieś tam liczenie kilokalorii i kładzenie produktów na wagę. I nagle ona przestaje jeść, wyłącza się smak, zapach, ona chce leżeć albo będzie na przykład biegać i się zajeżdżać i to już nie będzie obojętne dla jej tarczycy, tak? Więc wtedy wywołujemy ten ekspres, wtedy ta ekspresja genów zaczyna się gdzieś tam posuwać i nagle jest wybuch, choroba autoimmunologiczna, tak? Też czy Hashimoto, czy Graves-Basedow, one się rozwijają w jakiejś perspektywie czasu. To może trwać miesiąc, to może być, wiesz, wybuch jednorazowy, bo coś się złego zadziało, ale to również może trwać lata. Załóżmy, że mamy taką panią, która pracuje w korporacji, tej pracy nie lubi, ona tam pracuje 10 lat i ona dzień w dzień jest niewyspana, zmęczona, zakłada ten garnitur i idzie tam, bo musi, tak? I cały czas triggeruje ten układ i do momentu, kiedy coś się w jej życiu znowu nie zadzieje. Załóżmy, że, no nie wiem, nie straci tej pracy, ktoś ją zwolnił, to było dla niej całym światem i nagle ona po prostu cały układ odpornościowy puszcza adrenalinę, noradrenalinę, bach! I hormona, i hormony spadają, Hashimoto, tak? Ma pani chorobę tarczycy. Więc tutaj to jest bardzo ważne i naprawdę podkreślam ten lifestyle mocno. Nasza tarczyca jest bardzo wrażliwa na to, co się dzieje w naszym życiu, tak? Dlatego ja osobiście uważam, że powinniśmy dbać bardzo mocno o psychosomatykę w kontekście funkcjonowania w ogóle naszej gospodarki hormonalnej, nie tyle o samą fizyczność, tak? Czyli o to, ile ja tam jem tego białka, tłuszczy, węglowodanów, tylko pełnowartościowa dieta standardowa, śniadanie, obiad, kolacja, ale psycha będzie jakby tutaj, wiesz, najważniejszym czynnikiem do tego, czy coś nam się uaktywni, czy nie. A powiedz mi jeszcze, czy ty byś w ogóle rekomendowała osobom, które robią takie badania, żeby omówiły je ze specjalistą, tak żeby ta osoba mogła stwierdzić, czy rzeczywiście to jest po prostu niedoczynne, czy to już jest Hashimoto, no bo często się bawimy w diagnozowanie siebie, no i różnie to może się kończyć. Oczywiście, że tak. Ja jestem jak najbardziej za tym, tym bardziej, że jeżeli chodzi o i niedoczynność, i nadczynność tarczycy, to wchodzimy tutaj o krok dalej w naszej świadomości i wiedzy naszych słuchaczy i oprócz tego, że my robimy sobie te badania i coś nam wychodzi, to my jeszcze możemy sprawdzić, na jakim poziomie jest ta niedoczynność czy nadczynność. I też mamy po prostu pewne rodzaje tej niedoczynności. To będzie subkliniczna niedoczynność tarczycy, czyli taki kompletny początek choroby, gdzie TSH jest już delikatnie podniesione, czyli widzimy, że już jest wpływ tutaj na przysadkę, ale hormony tarczycy, czyli T3 i T4, jeszcze będą w normie. Potem mamy, tak na dobrą sprawę, kolejny rodzaj niedoczynności tarczycy, gdzie TSH wciąż pozostaje podniesione, ale wciąż mamy jakby większe objawy, coraz gorzej się czujemy i już hormony tarczycy, czyli T3 i T4, będą się zbliżały blisko dolnej granicy normy. Czyli już tutaj nam pokazuje się, że tak naprawdę występuje wtórna niedoczynność tarczycy. Czyli to znaczy, że już coś się poczyniło na tym gruczole prawdopodobnie, więc wtedy na przykład na CITO warto jest zrobić USG, kiedy taka osoba nie robiła tego USG. I trzeciorzędowa niedoczynność tarczycy, czyli taka odmiana tej niedoczynności, gdzie już tak na dobrą sprawę widzimy, że te hormony praktycznie nie istnieją i tutaj no, samopoczucie jest już naprawdę na takim niskim poziomie, że tu już prawdopodobnie leczenie musi być wprowadzone, bo na przykład przy subklinicznej niedoczynności tarczycy częściej nim poproszę, żeby taka osoba poszła do lekarza już po leki, to najpierw ją pytam: Pani Kasiu, jak tam sen, jak regeneracja, może z psychologiem popracujemy, może uzupełnimy dietkę, może odpuści Pani tą redukcję na pół roku, albo leki, albo redukcja. I wtedy jak dobrze się porozmawia z tymi ludźmi, dobrze im się to wytłumaczy, tak jak teraz o tym rozmawiamy, to one z 10 punktów na liście nagle stwierdzają: dobra, odpuszczę tą pracę, nie będę już tą najlepszą Pani menadżer na świecie, troszkę spasuję, troszkę tam ta redukcja, dobra, akceptuję, jest jak jest, jakby wiem, wiesz, teraz to przerysowuję, bo to nie jest też taki
taki łatwy proces, żeby z dnia na dzień wszystko zmienić, ale powolutku to układam, a popracuję z psychologiem, a wyśpię się bardziej, położę tutaj nacisk na sen i nagle się to zmienia, tak? To jest to, co Ci powiedziałam, że moje wyniki, mimo mojej świadomości, mimo okularów blokujących, mimo suplementacji, bo ja wiem, co mam zrobić, ja wiem, co na nią wpływa, jakie kofaktory, no pracuję z tym na co dzień, a mimo to też jestem tylko człowiekiem, nie wyśpię się, nie dojem, psychosomatycznie się stresuję, jakiś tam czynnik w życiu się zmieni, po to pracuję na przykład psychosomatycznie, żeby wiedzieć, co zrobić, kiedy taki boom w moim życiu wystąpi, że to nie jest koniec świata, że jutro się obudzę i prawdopodobnie dam sobie radę ze wszystkim. Problem występuje wtedy, kiedy tego nie zrobimy, tak? Więc a powiedz mi jeszcze, sorry, że ci wejdę w słowo, bo często powiedziałaś właśnie, trzeba się skupić na psychosomatyce. Co przez to rozumiesz dla osób, które może nie wiedzą, co masz na myśli? Wiesz co, myślę, że tutaj tak można by było to w skrócie powiedzieć nad pracą naszej głowy. Czyli zobacz, mamy dwie osoby, które różnie zareagują na stres. Jedna osoba w momencie, kiedy, no już pójdźmy w tym kierunku rozstania, tak? Jedna osoba, kiedy rozstanie się z jakąś bliską osobą, powie, no ja teraz muszę się sobą zająć, tak musiało widocznie być, tak? Są jakieś czynniki, mam jakieś chwile słabości, ale generalnie znam swoją wartość. Przeanalizuję to trochę, odpocznę, spojrzę na to z dystansem, zobaczę, co się wydarzy, w miarę spokojnie, a druga osoba będzie płakać, rzuci się w wir imprezowania, powie, dobra, mój świat się skończył, to była jedyna osoba, czyli znowu, zobacz, znowu wchodzimy tutaj w takie czynniki jak niezależność, zależność od kogoś, współzależność, tego, jak my do siebie podchodzimy, jakie mamy poczucie własnej wartości i tutaj nie mam na myśli tego, żeby być jakimś tam pewnym siebie, cwaniakiem, nie wiadomo kim, ale tym, że damy sobie radę, że my sobie po prostu w życiu radzimy, że co by się nie wydarzyło, jesteśmy stabilni emocjonalnie, tak? Ja mam tutaj taką dużą, w ogóle duży plakat, gdzie mam napisane emocje i mam 9 podstawowych emocji, tak? I też uważam, że bardzo ważną kwestią jest to, żeby nauczyć się w ogóle dysponować naszymi emocjami. Podam Wam naprawdę super fajny przykład, ale będę do tej psychosomatyki wracać, bo w kontekście tarczycy ona jest ważna, ale spójrzcie, jesteśmy w pracy, mamy mega stresową pracę, czy tak jak, nie wiem, pracujemy w szpitalu, czy nawet możemy być piłkarzem na boisku, który pracuje jako zawodnik, tam jest adrenalina, przekleństwa, tak, stres. No i teraz taki piłkarz wtedy posługuje się takimi emocjami jak strach, tak, jak odwaga, on musi po prostu prężnie działać, stres, to jest bardzo duże jakby wyzwanie, ale wraca do domu, wita go jego na przykład, nie wiem, mały synek, no i on staje przed tym maluchem i teraz ma do wyboru dwie drogi. Albo się na niego wydrze i powie, idź mi stąd, bo ja teraz miałem ciężki dzień w pracy i proszę sobie stąd pójść, gdzie to dziecko mówi, co takiego złego zrobiłem, tak? Tata przelał na mnie frustrację. Albo może podejść do niego na zasadzie wyłączenia pstryczka. Dobra, w pracy było słabo, ale przede mną stoi moje najważniejsze, wiesz, najważniejsze dziecko, mój maluszek, który przyszedł do mnie, żebym się do niego przytulił. Wyłączam emocje. Teraz moją emocją jest dom, jest miłość. Wiesz, wiadomo, że z tyłu głowy będzie nie poszło dzisiaj na treningu, ale ta umiejętność przełączania emocji między tym, że nie wywalamy ich na innych, czyli ta stabilność emocjonalna, to będzie coś, co będzie budowało nasze, wiesz, fajne życie. Zamknąłem to, okej, ktoś mi napisał nieprzyjemnego maila, ale rano się obudzę i spróbuję na niego odpowiedzieć w porządku. A masz inny typ ludzi, którzy dostają nieprzyjemnego maila i od razu i jest konwersacja, która podnosi Ci ciśnienie tak bardzo, że aż głowa pulsuje. Więc to mam na myśli przez psychosomatykę, która odbije się na naszej tarczycy. To nie ma w ogóle nawet... To jest super, że o tym mówisz, bo nadal myślę, że lubimy po prostu pójść po receptę i wziąć lek na nasze schorzenie i nie patrzymy na to holistycznie, choć i tak widzę ogromną zmianę i to się dzieje, tak? Ludzie zaczynają zwiększać swoją świadomość, edukować się. Jeżeli dostajemy taką diagnozę, że jesteśmy chorzy, często ludzie uważają, że to jest już wyrok, że to już tak będzie. No nawet jeżeli będziemy pracować nad tą psychosomatyką i będziemy lepiej jeść. No ale zakładamy, że będziemy brać te leki przez najbliższe 10 lat naszego życia. Czy tak musi być? Czy jest moment, w którym można powiedzieć, wyleczyłam tarczycę, nawet jeżeli jest to zaawansowane stadium? Ja zawsze w tym momencie stawiam takie pytanie na pytanie, jak ja to mówię. Dlaczego my się tych leków tak boimy? Jeżeli doprowadziliśmy już do tak skrajnego problemu z tarczycą, czyli nie ogarnęliśmy tych dwóch czy trzech wcześniejszych etapów, które doprowadziły już do tego skrajnego,
i mamy teraz możliwość skorzystania z leku, który poprawi nam życie, a my przy tym wszystkim wyciągniemy lekcję i powiemy, no dobra, muszę brać tą jedną pigułkę w ciągu dnia, ale przy tym zaopiekuję się, żeby nie było gorzej, to czemu nie, tak? Czyli tutaj jakby, jeżeli możemy zrobić wszystko, żeby nie przyjmować tych syntetycznych hormonów, czyli tych wprowadzanych z zewnątrz, to oczywiście jestem jak najbardziej za tym, ale pamiętajmy, że większą krzywdę robimy swojemu organizmowi w momencie, kiedy na siłę nie chcemy ustabilizować hormonów tarczycy, bo teraz też bardzo ważną kwestią jest to, jak wygląda sam gruczoł. Jeżeli on jest malutki i on nie ma możliwości produkcji odpowiedniej ilości hormonów, to nie zmuszajmy go do tego na siłę, bo robimy mu dodatkowy stres. Jeżeli on sobie już nie radzi, pozwólmy mu nawet małą dawką tego hormonu przystymulować się, tak? Jeżeli jakby destrukcja na poziomie tarczycy, czyli tutaj już to mam na myśli zapalenie tarczycy, tak? Czy to w kontekst Hashimoto, bo to jest najczęściej występujący problem, czyli już takie przewlekłe limfocytarne zapalenie gruczołu tarczycowego, to wtedy nie ma możliwości, że ta choroba nam się cofnie. Ona może wejść w remisję, czyli my możemy wyciszyć ten stan, czyli to, że nasz układ odpornościowy będzie własny gruczoł atakował za sprawą właśnie tego, jak wygląda nasza dieta, jak prowadzimy suplementację pod kątem przeciwzapalności, ale również chociażby sen, o którym rozmawiałaś ostatnio w swoim super podcaście o oksach, tak? Gdzie melatonina jest naszym najsilniejszym antyoksydantem. Jeżeli my nie śpimy, nie regeneruje się nasze podzgórze i przysadka, nie będzie to wpływało na nasz układ odpornościowy, a układ odpornościowy, który przecież jest osłabiony przy chorobie Hashimoto, on będzie tak naprawdę oddziaływał na to, że te przeciwciała będą się cały czas tutaj pojawiały, tak? Czyli to jest ten atak autoimmunologiczny na nasze antytepo, na TG i TPO, tak? Więc tutaj to jest bardzo ważna kwestia, że nie bójmy się tych leków. Jeżeli one mają, bo nawet to nie jest lek, to jest hormon, tak? Więc jeżeli tutaj ma nam to pomóc wyciszyć ten stan, ustabilizować tarczycę, no to zobacz, wprowadzasz sobie nawet małą dawkę tego, ogarniasz dodatkowo to, czego już jesteś świadoma, co zaniedbałaś na poprzednich etapach i mówisz, wow, ale ja się w końcu czuję sobą. To lepiej nie czuć się sobą, nie przyjmować leków dla zasady, bo nie będę przyjmować, czy ustabilizować tą tarczycę, dzięki czemu pasaż jelitowy się poprawi, wypróżnienia się poprawią, układ sercowo-naczyniowy, układ kostny, tak, nasza psychosomatyka, samopoczucie, będzie nam się chciało cokolwiek zrobić. Tutaj to jest bardzo ważna kwestia, dlatego ja osobiście nie jestem przeciwnikiem tego, żeby już w momencie, kiedy jest choroba, kiedy jest jakby przede wszystkim obraz tego, że te hormony są przewlekle niskie, a zrobiliśmy już wszystko. Czy jeszcze może inaczej? Jeżeli przychodzisz do takiego dobrego dietetyka i on mówi, dobra, pani Kasiu, spróbujmy, podniesiemy te hormony, czy spróbujemy zbić TSH na zasadzie psychosomatyka, sen, regeneracja, doborowa dieta, zero minusa kalorycznego, zero aktywności fizycznej przewlekłej, która może panią stresować, prostujemy to przez półtora miesiąca, dwa, i robimy wyniki badań i one się nie poprawiają. Dalej hormony tarczycy są bardzo niskie, a na przykład TSH nam spadło, bo TSH nam pod wpływem stylu życia tej otoczki ładnie spadło, to znaczy, że warto jest jednak je wspomóc, bo to wtedy oznacza, że na przykład tarczyca jest mała, czy już właśnie tutaj uszkodzona, nie produkuje tak dużej ilości, jaką byśmy chcieli, w związku z tym należy się udać wtedy po ten lek. Bardzo często nawet dobrzy specjaliści, tak, jest nam dużo fajnych dietetyków, którzy się zajmują tarczycą i na przykład w momencie, kiedy zaszli w ciążę, nagle tarczyca mówi, kurczę, no jak byłaś sama, to dawałem radę, nie? I było w porządku, dbałaś o siebie, fajnie, dawaliśmy radę, ale jak przyszedł maluszek i on ciągnie ode mnie jeszcze składniki odżywcze, sorry, ale jestem za malutka, nie daję rady. I wtedy my ten hormon wprowadzamy z zewnątrz, żeby po prostu i dla płodu było w porządku, i dla dzieciaczka, i żeby mama się nie męczyła, żeby potem po ciąży, kiedy przychodzi jeszcze cięższy stan stresu, niedosypiania, karmienie w nocy, ból, wiesz, jakby tutaj dużo, dużo różnych czynników, żeby wtedy nam nie wybuchła choroba, bo mamy jeszcze coś takiego jak poporodowe zapalenie tarczycy i wtedy to jest jakby sytuacja, gdzie pod wpływem właśnie tej mocnej, uderzeniowej takiej fali dla układu odpornościowego, gdzie on trzyma ciążę, w momencie, kiedy dziecko zostaje urodzone, puszcza układ odpornościowy i jest bach, wyrzut choroby autoimmunologicznej do roku po porodzie, tak? Więc tutaj jakby ja nie jestem przeciwna temu, żeby wprowadzić lek, ale przy tym wprowadzić do tego styl życia. Czasami trzeba do końca życia, ale też jakby kwestią jest to, żeby tak się sobą opiekować, żeby zostać na tej niskiej dawce, tak? Więc tutaj to ma naprawdę duże znaczenie. Czyli po raz kolejny jest to kwestia bardzo indywidualna i nie ma takiej zasady, że to jest wyleczalne lub to nie jest wyleczalne lub leki się odstawia, czy też nie, tylko każdy pracuje ze swoim ciałem, ze swoim ekspertem i efekt może być różny, więc też nie ma co tutaj wszystkich ani straszyć, ani za bardzo pocieszać. Tylko chyba pełna akceptacja jest jedną opcją.
Dokładnie, dokładnie. Także tutaj akceptacja i też praca, właśnie ta świadomość. No wiem, że to brzmi dziwnie, tak? Kiedy ja mówię, no fajnie byłoby trafić w ręce dobrego specjalisty, tak? Bo, no bo fajnie by było. No nie zawsze jest nam po drodze i czasami nie trafimy do takiego, jakiego byśmy chcieli, nie zostaniemy zdiagnozowani odpowiednio, ale zobacz, no jakie mamy teraz tak naprawdę duże możliwości, jeżeli chodzi o samoświadomość. Ja to już widzę po moich podopiecznych, że oni idą do lekarza, on mówi nie, 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 tutaj nie ma co tutaj kombinować i oni, mimo, widzisz, po takim podcaście, oni mówią, tak, ale ja sobie sprawdziłam, że to TSH funkcjonalnie powinno być koło 2 i jeżeli pan doktor mi mówi, że na przykład 1-2 to jest taki poziom, przy którym ja mogę zejść w ciążę, teraz nie planuję ciąży, mam 3, to dlaczego nie możemy tego zbić? Co to za różnica, czy ja chcę zejść teraz w ciążę, czy może będę chciała za miesiąc, tak? Więc domagamy się swojego, mając jakąś świadomość i mając wiedzę. To mnie cieszy, że jak te osoby widzą, jest coraz więcej blogów, jakichś kalkulatorów, hormonów tarczycy i tak dalej, że te osoby w ogóle chcą się zainteresować, że badają, mówią, o jest tu bardzo nisko, tak? A jak będzie na przykład za 2 miesiące, kiedy ja się wyśpię, odpocznę i tak dalej. Więc tutaj ta świadomość się naprawdę zwiększa i przez to też jest jakby tutaj ta... To zupełnie inaczej wygląda na ten moment, tak? Natomiast też jeszcze jedna rzecz, której dzisiaj nie poruszyłyśmy, bo no, temat jest szeroki i tak naprawdę, wiesz, od pytania do pytania, to też jest bardzo rozległe, ale bardzo ważną kwestią w tym funkcjonowaniu jeszcze naszych hormonów tarczycy jest to, jak funkcjonuje chociażby nasz układ pokarmowy. Dlatego, że istnieje jeszcze coś takiego jak konwersja tarczycy, czyli jakby zamiana tych naszych hormonów z takiego mniej aktywnego na bardziej aktywny. I teraz jak mamy te hormony T3 i T4, to T4 jest tym hormonem mniej aktywnym, którego jest więcej i dzięki temu, że odczepia się od niego jedna cząsteczka jodu, bo powiedzieliśmy sobie na początku, że to jest tyrozyna plus jod, tak? Czyli tam jedna cząsteczka jodu się od tej T4 odczepia i powstaje T3, tak? I to T3 jest aktywne metabolicznie, czyli to jest ten hormon, który nas właśnie tu napędza, on działa, to jest to, co odpowiada za jakby to nasze całe samopoczucie w kontekście pracy organizmu i żeby ta konwersja tych hormonów tarczycy, bo ja tutaj też ostatnio na swoim Instagramie popełniłam błąd i moi odbiorcy mówią konwersja tarczycy, powiedziałam to tak w skrócie, to jest tak jak mam tarczycę, czy wiesz, chcę powiedzieć mam chorobę Hashimoto, a mówię mam tarczycę, po prostu te slogany są tak duże, bo tak dużo się o tym mówi, że ja też powiedziałam konwersja tarczycy, konwersja hormonów tarczycy, czyli właśnie to, że powstaje ta aktywna T3. Ona się odbywa przede wszystkim w nerkach, w jelitach, w wątrobie. W związku z tym kolejny punkt na naszej mapie, jeżeli chcę, żeby te hormony dobrze funkcjonowały, już mam ten sen, psychosomatykę, regenerację, to ja muszę zrobić wszystko, żeby fizycznie też, tak? Bo tutaj fizjologia odgrywa tą dużą rolę, żeby to wszystko się fajnie spinało. I teraz dbam o swoją wątrobę, czyli znowu może to być dieta, może to być suplementacja, ale wątroba też nie lubi dużej ilości stresu, tak? Tutaj jakby alkohol, używki, wszelkie tego typu sprawy będą wchodziły w grę, więc jakby dbamy sobie o tą wątrobę, żeby ta konwersja fajnie zachodziła. Kolejna kwestia to są właśnie nasze nerki. No i kolejna sprawa to są nasze jelita. I tutaj bardzo często się mówi o tym powiązaniu funkcjonowania tarczycy i naszych jelit, dlatego że przede wszystkim układ odpornościowy leży w dużej mierze, w dużym stopniu, około 70% w kępkach Peyera w jelicie cienkim, ale dwa. Spójrzcie też na to z perspektywy takiej funkcjonalnej, którą ja uwielbiam Wam zawsze przedstawiać, czyli taki obrazkowy tryb myślenia. Dostaję od lekarza ten hormon, tą 50 letroksu, tak? Czyli wprowadza mi tą T4. No dobra, wprowadza mi ją do obiegu, ale ta T4, ten hormon, on musi się gdzieś przyswoić. On się nie przyswaja w nosie, w jamie ustnej, on się przyswaja tam, gdzie się przyswajają wszystkie składniki odżywcze. A wiemy, że składniki odżywcze przyswajają się w jelicie cienkim za sprawą kosmków jelitowych. Więc jeżeli jelito cienkie ma niesprawne kosmki jelitowe, niesprawne wchłanianie, jakąś dysbiozę, problem w ogóle jest z wchłanianiem u takiej osoby, czy to w żołądku, czy to właśnie w jelicie cienkim, to ten hormon może się nie przyswoić w takiej ilości, więc ktoś go przyjmuje, a nie widzi poprawy. I to jest też bardzo częsta sytuacja, kiedy ja pracuję z takim podopiecznym i na przykład pod wpływem tego, że wyprostujemy pracę jelita, bo ma na przykład SIBO, czyli ten rozrost bakteryjny w jelicie cienkim, pod wpływem tego, że wyprostujemy ten problem z wchłanianiem, okazuje się, że taka osoba mówi, Pani Emilio, bo ja z 50 na 25 zeszłam. I zobacz, to już jest dla niej radość. Czy ona może wziąć mniej tego hormonu, a odczuwa jego skutek, albo może w ogóle z niego zejść.
przejść, bo nagle tarczyca zaczyna sobie po prostu radzić, tak, z tymi hormonami, które ma. Więc tutaj to też jest ważna kwestia, też tak funkcjonalnie podchodząc do tarczycy, bo oczywiście mamy to leczenie konwencjonalne i to takie mniej konwencjonalne leczenie. Też bardzo ważną kwestią jest to, że jeżeli wiemy, że na przykład przy Hashimoto układ odpornościowy jest triggerowany, to na układ odpornościowy również wpływa szereg infekcji, więc często jakby w parze z Hashimoto idą takie niewyleczone infekcje typu Helicobacter pylori, który podkrada nam żelazo, podkrada nam składniki odżywcze. On wtedy też, w momencie kiedy ta infekcja będzie aktywna, czyli odbywa się to podkradanie, będzie dawał sygnał dla podwzgórza, coś jest nie halo, coś zabiera składniki odżywcze temu organizmowi, blokuje funkcje tutaj tarczycowe, tak? Czy to wirus Epsteina-Barra, borelioza, wszelkie koinfekcje, chlamydia, yersinia, tak? Naprawdę tego jest dużo. Wiem, że tą diagnostykę można by było zrobić na 1000 zł, ale wtedy też się tylko i wyłącznie patrzy na objawy, tak? Jeżeli ktoś miał takie objawy, to już są takie zaawansowane przypadki, warto jest to sprawdzić. Warto sprawdzić, jak ten układ odpornościowy w ogóle pracuje, tak? Czy on sobie w ogóle poradzi z tym, żeby do tej remisji choroby doszło. Właśnie na koniec chciałabym na sekundę dosłownie zatrzymać się jeszcze przy chorobie Hashimoto, głównie z uwagi na to, że jest ona teraz tak powszechna, jest też często diagnozowana, ale też często sami ją diagnozujemy, tak jak ty powiedziałaś. Myślałaś, że skłaniasz się ku Hashimoto, okazało się, że to zupełnie w drugą stronę, więc załóżmy, że już udało nam się zdiagnozować tę chorobę. Pytając tak bardzo, bardzo ogólnie, co byś po prostu poradziła osobom, które dostają taką diagnozę? Jak one mają ugryźć ten temat, żeby po prostu ta choroba nie zawładnęła ich życiem, najprościej ujmując? Wiesz co, znowu Cię nie zdziwię, mówiąc to, że zaczęłabym w ogóle od psychosomatyki, to jest najważniejsze, czyli od głowy, dlatego że nawet badania bardzo nam pokazują, że osoby z Hashimoto mają ogromne tendencje do depresji, ogromne tendencje do perfekcjonizmu. To są często takie właśnie czynniki, które wyzwalają Hashimoto. Pani profesor z SWPS-u, pamiętam kiedyś byłam na jej wykładzie, powiedziała, że ona nie wiedziała, co się z nią dzieje przez lata. Ona brała leki typu SSRI, po prostu leczyła depresję, z którą nie mogła się pogodzić i mówiła, tak mam. Mimo tego, że jestem profesorem, mimo tego, że znam tą chorobę od lat, ja nie wiem, jakie jest podłoże. Nie ma nic, co mogłoby jakby tutaj na to wpłynąć. Wtedy diagnostyka nie była taka szeroka, okazało się, że ona ma Hashimoto. Nikt tego nie zdiagnozował, nie była tak dostępna diagnostyka. Po wprowadzeniu leku ona nagle po prostu dostała jakby drugie życie, tak? W momencie, kiedy ona otrzymała tutaj leczenie. Więc jakby najważniejsza kwestia, i tak udałabym, jakby usiadłabym sama ze sobą i zobaczyła, co ja mam do przepracowania, gdzie tutaj jest trigger wywołujący tą chorobę, tak? Jeżeli faktycznie na przykład to nie jest nic związanego z głową, wtedy szukałabym infekcji, czyli wtedy szłabym w kierunku sprawdzenia takich podstawowych infekcji i tego, o czym powiedziałyśmy przed chwilą, jak funkcjonują moje jelita, bo jeżeli ja codziennie rano wstaję wzdęta jak balon, mam gazy, wzdęcia, biegunki, przelewania, nie trawię pokarmów, no to to już jest sygnał do tego, że organizm nie jest stabilny, tak? Że czegoś trzeba szukać może w tym kierunku. Może ta konwersja hormonów, wyciszenie układu odpornościowego, więc to jest druga kwestia. Trzecia kwestia to jest po prostu doborowość diety, tak? Czyli doborowa, gęsto odżywcza dieta, bardzo przeciwzapalna, pełna antyoksydantów. Znowu kilka nazw takich pojawiło się obcych, ale tłumacząc to na nasz tutaj ludzki język, przede wszystkim takie podstawowe mikroelementy, które wyciągniemy sobie z diety, czyli różnorodność diety, bogactwo warzyw, owoców, przeciwzapalnych przypraw, jakaś kurkumina bardzo fajnie by się tutaj sprawdziła, tak? Resveratrol, w ogóle dużo jakby takich przeciwzapalnych produktów w diecie, nisko przetworzona dieta, tak żeby nic tutaj nie wpływało mocniej na ten nasz układ odpornościowy, co mogłoby go triggerować. No i kolejna sprawa to jest sen i sen tak naprawdę postawiłabym ponad wszelkie diety. To jest, mówię, ktoś by nagrał moją konsultację z podopiecznymi, to by powiedział, ona jest dietetykiem, czy kim ona jest, tak? Dieta jest naprawdę ważna, ale zawsze zaczynam od tego, że sen jest ponad wszystko. Nie będziemy się wysypiać, nie będziemy trzymać swoich kilokalorii, bo mózg nam na to nie pozwoli. Nie będziemy się wysypiać, nasi natural killersi, czyli naturalni zabójcy, którzy mają chronić naszego bezpieczeństwa w kontekście układu odpornościowego, będą cały czas umniejszani, tak? Czyli będzie mniej tych żołnierzy, którzy będą bronili nasz układ odpornościowy. Będzie słaby sen,
nasz mózg będzie po prostu szukał źródła glukozy, będzie wtedy czerpał energię z jakiegoś tam śmieciowego jedzenia. Jak my się czujemy, jak sobie po takim właśnie weselu wrócimy do domu, albo rano, jak się budzimy na poprawinach, pierwsze, co jak widzę po ludziach, to jest kawa i ciastko, żeby podbić sobie poziom cukru. Więc ta niestabilność tutaj glukozy też będzie miała znaczenie. Także styl życia naprawdę ma ogromny. Sen, regeneracja, przeciwzapalna dieta, ewentualnie szukanie infekcji, które mogą tutaj wpływać na to, że ten układ odpornościowy jest słaby. No i ta praca nad samym sobą, tak? Znalezienie tej przyczyny, co mi to Hashimoto wywołało? Czy to jest może nadmiar pracy? Czy to może perfekcjonizm? Czy to jakiś właśnie taki stres, który gdzieś tam wybuchł, bo coś się w moim życiu zadziało? No, mówię, od kilku miesięcy do kilku lat nawet mogą nam się pojawiać tutaj jakby symptomy. My będziemy to czuły. Osoby, które mają problem z tarczycą, one wiedzą, że coś jest nie tak, ewentualnie to zaniedbują. To, że ja wstaję codziennie rano przemęczona, przewlekle przemęczona, okej, tak? Ja mam też taki podopiecznych, którzy mówią, no ale Panie Emilio, ja muszę. Ja jestem przemęczona, ale ja muszę, bo muszę iść do pracy. No i to muszę jest często tym powodem, który wywoła Hashimoto. No bo wiesz, jeżeli ja na przykład nie byłabym w stanie wstać z łóżka jeden, piąty, dziesiąty dzień, no to zmuszę, ale w pewnym momencie mój organizm po prostu wyłączy pstryczek. I wtedy wiesz, to jest ten moment, kiedy mówimy depresja, nie wstałam z domu, rzuciłam wszystko, posypało się, tak? Ale to jest często ta presja nakładająca się na nas przez lata. Ja bym jeszcze do tej listy dodała taką wiarę w to, że będzie lepiej, bo sądzę, że też nasze nastawienie do choroby jest tutaj kluczowe i jakkolwiek by to po prostu nie brzmiało idealistycznie, to mam wrażenie, że my się potrafimy naprawdę nakręcić na jakiś efekt lub raczej jego brak. Takie poczucie, że to my mamy duży wpływ na to, jak się czujemy, myślę, że dodaje nam jeszcze skrzydeł. Także no, mam wrażenie, że to jest temat rzeka, tak jak powiedziałaś, ale mam nadzieję, że mimo wszystko taka wiedza w pigułce rozwiała wiele wątpliwości, także jakbyś chciała zostawić naszych słuchaczy jeszcze z jakąś informacją na temat tarczycy, to oczywiście przestrzeń ta jest twoja, ale ja już czuję, że nauczyłam się tak dużo, że teraz jako kobieta, która też, jak każda kobieta mam wrażenie, musi kontrolować swoje hormony i dbać o swoją gospodarkę hormonalną. Ja teraz czuję, że wiem, co mogę zrobić. Także ja osobiście Tobie bardzo dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję bardzo, Karolina. Myślę, że nie mam nic do dodania. Gdyby przewinąć ten podcast i raz jeszcze po prostu go odsłuchać, to i przykłady, które podawałam, i przykłady na sobie, i odwołując się do Ciebie i do moich podopiecznych, naprawdę powinno otworzyć nam oczy, tak? I ta pani, która siedzi za biurkiem za dużo, i ten pan, który się przepracowuje, przetrenowuje z jakiegoś powodu. My bardzo często nie podchodzimy do siebie łagodnie, tak? Nie pozwalamy sobie na coś, bo myślimy, że ten XXI wiek to jest taki... Mówi się, że w ogóle Hashimoto to jest choroba XXI wieku, tak? Czyli to jest po prostu to, co się z nami dzieje, jak my od siebie wymagamy. Może to zabrzmi też śmiesznie, kiedy Ci powiem, że odwołam się znowu do Twojego podcastu, który nagrywałaś, o którym rozmawiałyśmy odnośnie mniejszej ilości kupowanych ubrań, tak? Czasami nam się wydaje, że no po co my tak harujemy? Ciągle nakładamy na siebie jakąś presję, bo nowa kolekcja, bo muszę kupić, bo muszę zarobić, bo muszę jeszcze to mieć i 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 zobacz, to się wszystko tak nawarstwia, gdzie czasami taką podstawową radość jest to, co Ci powiedziałam. A właśnie nie kupiłam nowej sukienki, a jaką mam radość, kiedy zmniejszyłam tą starą, która nagle wygląda wow, jest po prostu odświeżona. Więc czasami może warto po prostu tak jak w garderobie zrobić też trochę porządku w takim swoim własnym organizmie. Pójść, zrobić podstawowe badania, usiąść z tą kartką. Można się oczywiście udać do specjalisty, ale też włączyć swoje myślenie i powiedzieć, tu mam braki, TSH wysokie, to. Ona to mówiła na nagraniu. Tu, kofaktory, niedoborość. A ja co ja jem? Dzienniczek żywieniowy. To. Może warto się nad tym zastanowić. Wtedy zbierasz sobie dane sama o sobie, no i albo się decydujesz na pracę z jakimś specjalistą, albo próbujesz na własną rękę. Ale takie łagodne podejście i opieka nad samym sobą. No bo nikt się nami nie zajmie lepiej, niż my się sami sobą zajmiemy. Pięknie to podsumowałaś. Cudownie to ujęłaś. Jeszcze raz Ci bardzo dziękuję. Życzę Ci wszystkiego dobrego. Życzę Ci właśnie tej nieustannej opieki. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Dziękuję, Karolina. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i jak zawsze przypominam, że oczywiście podcast jest dostępny na Spotify, na iTunesie i na YouTubie. Na YouTubie jest on w wersji wideo, ukazuje się w każdy poniedziałek o godzinie 7 i zachęcam Was do obserwowania mnie też na Instagramie, na Karolina Subańska Podcast, który jest
tylko poświęcony podcastowi oraz na mojego oficjalnego Instagrama Karolina Somańska. I na sam koniec mam do Was ogromną prośbę. Będzie mi bardzo miło, jeżeli znajdziecie chwilę i wystawicie podcastowi recenzję w aplikacji podcasty na iPhone'ach, czyli jeżeli słuchacie podcastu na iTunesie, możecie zostawić mu odpowiednią liczbę gwiazdek i kilka słów recenzji. Jest to dla mnie bardzo wartościowe, to sprawia, że podcast jest po prostu promowany i szerzymy dalej te moim zdaniem wartościowe informacje. Jeśli chodzi o Spotify, tam możecie zaobserwować podcast i na YouTubie oczywiście zostawić starego dobrego suba, łapkę w górę i komentarz. Także komentujcie na YouTubie, komentujcie na Instagramie. Bardzo lubię czytać Wasze opinie i dyskutować na tematy związane z podcastami i też zawsze jestem otwarta na Wasze rekomendacje, jeśli chodzi o tematy, jeżeli chodzi o gości, bo chodzi o to, żebyśmy my wszyscy po prostu czerpali z tego frajdę i żeby kolejne tematy nas również ciekawiły. Mówię nas, no bo ja też uczę się bardzo wiele prowadząc te podcasty. Także dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka i słyszymy się już za tydzień. Do usłyszenia. Hej!